Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Poprzednia bitwa była również na mapie Dwaj Bracia na Tirpicu. Teraz możecie zobaczyć tą samą mapę, tyle tylko, że mamy Fiji. To jest tir 7. Również bitwa na topce w przeciwnej drużynie. Dwa niebezpieczne okręty, czyli dwa Scharnhorsty. No, Normandia myślę, że trochę mniej niebezpieczna. Ogólnie bitwa, moi drodzy, bardzo ciekawa i z tego, co mnie zapewniał autor, czyli Krzysiek 1990, któremu dziękuję za podesłanie tej powtórki, będzie emocjonująca do samego końca, wręcz do ostatnich ułamków sekund. Takie bitwy lubimy. Myślę, że tu będzie ze strony Krzyśka swego rodzaju wyciąg tejże bitwy, patrząc przez ilość fragów, które on tutaj podczas tej bitwy osiągnął. No, ja tutaj już więcej Wam szczegółów nie będę i informacji udzielał, bo myślę, że najlepszym będzie to, jeżeli będzie to dla Was niespodzianka, jeżeli sami na własne oczy przekonacie się, jak to tutaj, moi drodzy, będzie wyglądało. Pierwsze koty za płoty, poszła pierwsza salwa w kierunku Omachy, no i teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądała walka przy kapie. Sonda Hydro, widzę, nie jest z materiałów konsumpcyjnych premium jako jedyna, pozostałe materiały konsumpcyjne są materiałami premium. Tutaj widzicie, idą salwy do Ikarusa, ale także do Fiji gdzieś tam, no i Omaha raczej tutaj w konfrontacji takiej bezpośredniej z Fiji ma naprawdę marne szanse. Teraz jeszcze zaczyna pokazywać burtę, więc jeżeli w ten 76 mm dostanie salwę, to tutaj będzie duża ilość cytadel i będzie to naprawdę bolało. Ona jest mimo wszystko delikatnie skontowana, no ale w ten sposób się Omaha nie gra, zwłaszcza jeżeli nas losuje nie na topce, tylko w ogonie. No piątka przeciwko siódemkom, zobaczcie, ten gracz tutaj, mam wrażenie, że za chwilę się zdziwi, będzie najzwyczajniej w świecie w porcie. Tak też się stało, mamy pierwszą krew, no i w tej chwili będziemy szukali sobie kolejnych ofiar do ataku oczywiście. 9,8 km to jest zasięg wykrywalności z tego, co widzę, tego okrętu. Torpedy, z tego co pamiętam, mamy tutaj na 8 km. One są całkiem niezłe, grywalne, przyzwoite. Sam okręt jest bardzo zwrotny, bardzo fajnie przyspiesza. Fiji, jeżeli chodzi o brytyjskie okręty, nie wiem, czy pamiętacie, jak były rankingówki, to po przegiętym Belfaście chyba była najlepsza wtedy, pamiętam, opcja, jeżeli chodzi o granie krążownikiem. Oczywiście, no, gdyby były po obu stronach same krążowniki Fiji, no to ktoś by musiał spotować, więc wiadomo, że przydawały się również niszczyciele czy tam jakieś inne jednostki. Natomiast generalnie Fiji do grania wtedy w bitwach rankingowych, jak były rankingówki na siódemkach, był bardzo okrętem przyjemnym. Można postać w dymku śmiało, nie ma problemu. Można wówczas sobie użyć sondę hydroakustyczną. W razie czego, gdyby ktoś do nas wystrzelił torpedy, będziemy o tym odpowiednio wcześniej wiedzieli. Będziemy w stanie na to, moi drodzy, zareagować. No i teraz zobaczymy, jak tutaj będzie Krzysiek próbował sobie za darmo pofarmić trochę obrażeń na tej Normandii. Ona, jak widzicie, już tutaj skontowała. Akurat Normandia to jest dosyć taki fajny okręt, powiem szczerze, jak ją testowałem, to nawet mi się grało lepiej niż na siódemce, czyli na Lyon. Jednak ta Normandia była celniejsza, ona tych dział ma mniej, ale jakoś tak dużo lepiej mi się nią grało i to już nawet jak były losowania na ósemki, to i tak grało się nią całkiem miło i sympatycznie. Te obrażenia tutaj w tą Normandię z tych pepeków zbyt duże nie wchodzą. To chyba świadczy o tym, że ona ma tą infrastrukturę tutaj nie za wielką, jeżeli chodzi o nadbudówki, no ponieważ wtedy mamy tak jakby gwarancję tego, że te obrażenia będziemy zadawać. Normandia, jak widzicie, już odchodzi. Trzeba będzie strzelać do niej z wyprzedzeniem gdzieś tam do przodu. Na razie te salwy są niecelne, ale one już bardzo dużej ilości tutaj punktów wytrzymałości się
pozbyła. No i teraz będziemy mieli szansę oczywiście na drugiego fraga przy naszej tutaj szybkostrzelności. Zobaczymy, czy Normandia padnie naszą ofiarą, czy też ofiarą być może Scharnhorsta. Jednak udało się ten okręt dobić. Mamy 26 tysięcy obrażeń i w tej chwili dwa fragi. Przejmujemy kapa Delta. Przeciwnicy, jak widzicie, tutaj uciekają. Japoński lotniskowiec podąża razem z całością floty tam gdzieś, gdzie idzie również Graf Spee i piątotirowy New York. No i Krzysiek teraz postanawia chyba przemieścić się, mam wrażenie, na drugą flankę, tak aby jeszcze tutaj tych przeciwników pchających z kapa A na naszą bazę troszeczkę poobijać. No Independence już dawno powinien zareagować. On, jeżeli tutaj zostanie wykryty, to będzie chwila, moment, jak zostanie zatopiony. Nie wiem, co ten kapitan sobie wyobrażał. Często kapitanowie lotniskowców zapominają o tym, aby patrzeć na minimapę i przemieścić tą swoją krypę, na której lądują samoloty. No i czasami się zdarza tak, że jest chwila nieuwagi i na ucieczkę już jest za późno. Akurat Independence jeszcze ma szansę się oddalić, bo on gdzieś tam około 30 węzłów rozwija. Natomiast jeżeli byście grali czwórką lub piątką amerykańską, które tam gdzieś w okolicy bodajże 15 węzłów, no to w zasadzie nie macie szans nawet uciec przed niektórymi pancernikami, a o niszczycielach już tutaj nawet nie wspomnę. Więc jeżeli kapitan lotniskowca gra sobie tym lotniskowcem, to warto patrzeć na mapę. Oprócz tego, że ta mapa służy nam do namierzania celów, które chcemy zaatakować samolotami, to jeszcze służy do tego, aby się dobrze pozycjonować względem wroga. Nie wiem, czy ta Furutaka widzi w tej chwili tego Independence, czy też nie, no ale on tam ma już dosyć trudne zadania. Teraz sobie strzelamy za darmo do Scharnhorsta. Mówię za darmo, bo stoimy w zasłonie dymnej, jesteśmy niewykryci. Teraz całkiem niezła salwa za ponad 4000 obrażeń, 2,5 i 1500 to nam daje w sumie ponad 4, ale widzicie, niektóre te salwy, jak nie trafiają w odpowiednie miejsca na Scharnhorście, to niestety są dosyć słabe. Teraz znowu była dobra salwa za ponad 4000, ale poprzednia była tylko za 700, więc tutaj widzicie kominy, infrastruktura, nadbudówki, to są miejsca, w które niskokalibrowymi PPK-ami można strzelać. Teraz za 5500 obrażeń, no i zobaczmy, to będzie chyba ostatnia salwa. Nie, jeszcze nie, jeszcze można jedną. Ten Scharnhorst się naprawia, ale jak teraz nam dobrze polosuje, to będzie w zasadzie po nim. Tak też się stało. Mamy 55 tysięcy obrażeń i w tym momencie trzeciego fraga na koncie. Dunkierka zblokowała kapa. Kapa to jest C, czyli tego przy respie drużyny przeciwnej. Teraz Kongo pokazuje nam burtę, no więc będziemy mogli również Kongo całkiem nieźle sobie poklepać. Niestety kończy się nam zasłona dymna, co powoduje, że musimy zacząć się tutaj ruszać, bo powiem szczerze, już na tym dystansie, no to nawet Kongo jest w stanie nam zrobić tutaj dużo złego. O Scharnhorście, który jest niewiele dalej, już nie wspomnę. Scharnhorst, przypomnę, to morderca krążowników. Jak na pancernik ma bardzo szybkostrzelne działa, tam jest chyba nieco ponad 20 sekund przeładowania, a ten kaliber 283 mm jest w zupełności wystarczający do tego, aby nawet pod dużymi kątami dziurawić krążki, zwłaszcza tak lekko opancerzone krążki, jakim jest Fiji. No zobaczymy, czy te torpedy mają szansę tutaj dosięgnąć. Niestety tam chyba przeszkodziła w tym... Nie, aż dwie trafiły. Myślałem, że przeszkodzi ten tonący Scharnhorst, natomiast dwie torpedy przeszły. Kongo żeśmy zatopili, więc mamy czwartego fraga. No i zobaczymy, jak tutaj sytuacja się będzie rozwijała w dalszym ciągu. W tej chwili Krzysiek przestał strzelać, stwierdził, że nie będzie się pojedynkował z dwoma przeciwnikami, tak będąc na widoku, zmniejszył prędkość, ma spota dzięki uprzejmości AOB. No i teraz druga partia strzelania, zobaczcie, z dymku do drugiego Scharnhorsta. No ta salwa trochę była
strzelona chyba za bardzo na rufę, aczkolwiek za 3000 obrażeń to jest całkiem nieźle. Mam wrażenie, że ten Scharnhorst się w tej chwili zatrzymał. On prawdopodobnie obawia się tego, że Aoba będzie chciała go storpedować. Myślę, że jej się nie uda do Scharnhorsta dopłynąć. Jest to zbyt słabo opancerzony okręt, to po pierwsze, a po drugie, moi drodzy, tam jest kąt wystrzału tych torped, powiem szczerze, nie za ciekawy. Ja sobie zobaczę, kto tam jest, bo tak, to jest Krzysztof, pozdrawiam serdecznie z klanu Hop, ale niestety, tak jak powiedziałem, nie dopłynie Aoba do Scharnhorsta. Działa 283 mm Aobę, która ma w najgrubszym miejscu na pasie burtowym 76 mm, będzie dziurawić. O ile pasa burtowego nie przedziurawi, to już tutaj jak przyceluje gdzieś pod przednie wieże, to niestety ten okręt bardzo szybko zejdzie. Tak samo jak szybko zejdzie ta Furutaka, która tutaj zobaczcie, sobie przypłynęła. Nawet gdyby nie została storpedowana przez samoloty, no to zbyt wiele by jej nie pomogło, bo myślę, że byłaby to kwestia tylko i wyłącznie dwóch salw i ta Furutaka znalazłaby się w porcie, tym bardziej, że również pokazywała burtę. No teraz dość niebezpieczna sytuacja, tylko 2500 obrażeń przyjęliśmy, więc to się tutaj zdecydowanie udało. Przekroczonych mamy 100 000 obrażeń. Zobaczcie, manewruje cały czas prędkością kapitan tego Scharnhorsta, a także kierunkiem, w jakim płynie. A to oznacza, że gdybyśmy chcieli go storpedować, moi drodzy, to na pewno nie będzie łatwe. Teraz już mu trochę lepiej polosowało, za ponad 5000 trzeba się od tego jego mościa jak najszybciej oddalać, bo jesteśmy na dystansie niecałych 9 km. Im dalej się oddalimy, tym on będzie miał większy kłopot, ponieważ na większym dystansie Scharnhorst, jak pozostałe niemieckie pancerniki, jest dość okrętem, powiedzmy sobie szczerze, niecelnym. No więc trzeba tutaj jak najszybciej reagować na tą sytuację, która ma miejsce, oddalać się od tego okrętu, tak aby utrudnić mu tutaj celowanie, aby utrudnić mu robienie obrażeń. My oczywiście też tych obrażeń zbyt łatwo nie zrobimy. Zobaczcie, jesteśmy już na ponad 11 km i on ma w tej chwili problemy z tym, aby nas trafić. Cała salwa gdzieś tam się rozpierzchła po jednej i po drugiej stronie naszego krążownika. No i udaje nam się tego ostrzału unikać. No teraz taki dość niebezpieczny nawrót, ale na szczęście Krzysztofowi udało się po raz kolejny salwy Scharnhorsta uniknąć. Sami mu dużo obrażeń pod tym kątem nie będziemy zadawali, ale zobaczcie, już nas tutaj wspomaga lotniskowiec. W tej chwili leci eskadra bombowców, za chwilę doleci eskadra torpedowców. Szkoda, że dwoma eskadrami naraz nie zdecydował się kapitan naszego lotniskowca zaatakować tego Scharnhorsta. Myślę, że odniosłoby to lepszy skutek, nie straciłby tylu samolotów. Przypomnę tylko, że Scharnhorst ma całkiem przyzwoitą obronę przeciwlotniczą, zwłaszcza tą najdalszego zasięgu. Ona ponad 100 punktów na sekundę potrafi obrażeń zadawać. Jeżeli ją byśmy odpowiednio wzmocnili, no to oczywiście ona jest dość skuteczna przeciwko samolotom poziomu 6, a tutaj z takimi mamy do czynienia, bo to oczywiście jest Independence. Przeciwnik, już widzicie, swój lotniskowiec stracił. Scharnhorst cały czas próbuje nam tutaj tego kapa, zobaczcie, przechwycić. Ja jestem ciekaw, jak tu dalej będzie wyglądała sytuacja z tymi okrętami przeciwnika, czy one tu przypłyną w okolice kapa D, czy jak to będzie wyglądało. Mamy duży kaliber, myślę, że to już jest końcóweczka tego Scharnhorsta. Tak też się stało, właśnie wpadł Kraken. 6 hitów z przebiciem, jeden, że się tak wyrażę, rykoszecik. No i mamy dwa kapy i dwoma okrętami bronimy się przeciwko, zobaczcie tutaj, trzem jednostkom przeciwnika. Tam jeden z przeciwników napisał, aby niszczyciel próbował przyjąć kapa. Zobaczymy, czy ten niszczyciel wypłynie tutaj na kapa B. Ja mam wrażenie, że między wyspami przejdzie na kapa B, patrząc przez pryzmat ostatniej pozycji na mapie. Jeżeli tak zrobi, no to wpadnie tutaj w objęcia naszego Fiji prawdopodobnie. Zobaczymy,
na co się kapitan tego niszczyciela zdecyduje. To jest oczywiście Icarus Tir 6. Ten niszczyciel również będę miał w porcie, ale najprawdopodobniej zacznę grę od 7, ponieważ no, jak najszybciej, żeby wbić 8 i potem sobie spokojnie grindować do dyszki. Aczkolwiek nie wiem, czy tymi brytyjskimi niszczycielami będzie mi się grało dobrze, bo powiem szczerze, jak miałem je na testach, to mi średnio pasowały. Inne linie w mojej ocenie są dużo ciekawsze, no ale być może zmienię zdanie, jak rozegram trochę więcej bitew, bo tak naprawdę testy są czymś innym, te okręty są tam często zmieniane, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i Icarus nie oddaje salwy, postawił sobie zasłonę dymną, ale oczywiście w ten dym będziemy mogli sobie zacząć tutaj za chwileczkę też strzelać torpedami. Jeszcze tutaj widzicie, podchodzi do nas Fiji. Torpedy właśnie zostały wyświecone przez nasze samoloty. To jest bardzo komfortowa sytuacja. Tutaj nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, no ale kapitan tego lotniskowca bardzo się tutaj przychylił do tego, abyśmy mogli ten nasz wynik zrobić dużo lepszy. Tam jest jeszcze, zobaczcie, New York. No i teraz będzie się trzeba tym Icarusem, moi drodzy, jak najszybciej zająć, bo on tutaj będzie upierdliwy z tymi swoimi 120-kami. Będzie mógł nam jeszcze tutaj zadawać pożary, ale nerwowy kapitan na tym Icarusie zaliczył tak zwany plaging, raczej taktyczny plaging to nie był, z tego co widzicie, raczej tutaj nerwowość się wkradła w trakcie tej rozgrywki, a ta nerwowość powoduje, że mamy wsparcie i za chwilę kapitan tego okrętu będzie mógł go sobie oglądać w porcie. W tym momencie, jak widzicie, mamy tutaj jeszcze na oku Fiji i mamy oczywiście Nowy Jork. Jeżeli przestalibyśmy strzelać, to moglibyśmy na chwileczkę zniknąć, ale jednak Krzysiek decyduje się na to, aby próbować obijać to Fiji. Ono ma nieco ponad 8000 punktów tutaj, jeżeli chodzi o pulę punktów wytrzymałości. Już to jest 7,5. No, w tak skontowany okręt nie będzie nam tutaj jakiś łatwo jakiś tam obrażeń wbijać. Nowy Jork, z tego co widzę, to strzela sobie nie z całej burty, tylko pojedynczo. Te jego pociski latają na tą chwilę przynajmniej jak chcą. Zbyt dużych obrażeń tutaj nie mamy. Teraz oczywiście uruchamiamy sobie regenerację puli punktów wytrzymałości. Jeżeli uda nam się tego Fiji zatopić, no to przy dość kiepskiej celności, jeżeli trafimy na nieogarniętego gracza, to ten Nowy Jork być może nawet będziemy mogli zatopić, moi drodzy, torpedami, zwłaszcza że z tego co widzę, to kapitan tego okrętu nie potrafi strzelać. No, na dystansie 8 km już powinien spokojnie w nas trafiać, a on tutaj, widzicie, te obrażenia zadaje nam naprawdę marginalne. No i teraz możemy się spokojnie za niego tutaj wziąć. Zobaczcie, poszły jeszcze torpedy, wystarczy, że jedna z tych torped tutaj za chwileczkę trafi i no i będzie ten Nowy Jork tutaj wówczas, mam wrażenie, dość ostro cierpiał. Mamy jeszcze 3 torpedy na drugiej burcie, więc jeżeli nie wystarczy nasza artyleria, no to będziemy go mogli dobić torpedami, ale myślę, że użycie torped już tutaj nie będzie konieczne. Zobaczcie, tu wchodzą te obrażenia, to jest kwestia jeszcze jednej salwy i Nowego Jorku nie będzie. Fiji jest również na ogrysku, to mamy fraga numer 7. Przeciwnik, przypomnę, cały czas, zobaczcie, prowadzi, ma ponad 60 punktów przewagi. Zobaczymy, czy uda się tego Fiji, moi drodzy, zatopić. W tej chwili Fiji wystarczyłoby, żeby przestał strzelać i mógłby zniknąć, natomiast dobrą robotę robi cały czas kapitan naszego, zobaczcie, lotniskowca, który cały czas samolotami myśliwskimi go tutaj spotuje i wystarczy, że go teraz trafimy jednym pociskiem i bitwa będzie wygrana. Jeżeli go Krzysztof nie trafi, no to, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że niestety będzie to bitwa przegrana. Szala zwycięzca się przechyliła w tej chwili na korzyść bohatera naszej bitwy i przechodzimy do podsumowania. Nowa rzecz, która naprawdę cieszy, dobrą robotę zrobił ten Independence, tak jak w początkowej fazie bitwy go trochę zganiłem za to, że się nie ruszał
swoim lotniskowcem. Tak na koniec myślę, że zrobił kupę dobrej roboty. 169 tysięcy obrażeń mamy na Fiji, 530 tysięcy zarobku brutto, moi drodzy. Dwie ulokowane torpedy, aż 8 fragów, oczywiście do tego jest 5 medali, jak widzicie, te najważniejsze, czyli wsparcie, duży kaliber oraz kraken, tu chyba jeszcze jest dreadnocik, także wygląda to całkiem sympatycznie. 2855 expa bazowego, no to jest na siódemce również nie lada wyczyn, rzadko na tym poziomie udaje się taki exp bazowy osiągnąć. Myślę, że gdyby się udało zestrzelić kilka samolotów, to mielibyśmy tutaj wynik na Mistrzostwo Świata, czyli ten wynik zostałby przekroczony gdzieś tam o ponad 3000 tego expa bazowego, lub też przydałoby się jeszcze jakieś dodatkowe przejęcie kapa. Niestety bitwa się potoczyła tak, a nie inaczej. Dobrze, że jest zwycięstwo. Myślę, że Krzysiek był z tej bitwy bardzo zadowolony, mnie również ona się bardzo podobała. No tu jeszcze macie, zobaczcie sobie, obrażenia zadane poszczególnym okrętom, no i zarobek netto wyniósł 406 tysięcy, była flaga plus 20% do zarobku, czyli flaga Zulu, która dała 88 tysięcy, bez konta premium zarobek wyniósłby 230 tysięcy netto. Moi drodzy, w tej bitwie to tyle, zapraszam na kolejne bitwy. Zapraszam do subskrybowania kanału i mówię Wam do usłyszenia.